Mamy osoby, które będą składać życzenia. Pozwólcie, że ja pierwsze jako gospodarz tego miejsca złożę te życzenia od nas wszystkich. Moi drodzy, dwie takie myśli nasuwają mi się. Pierwsza to Bóg zawsze posyła odpowiednich ludzi na odpowiednie czasy. Takie trudne też czasy to był właśnie okres, kiedy ksiądz prałat, ksiądz Piotr Polaczek tutaj byli odpowiedzialni za tą parafię. Moi drodzy, wyobraźmy sobie, co znaczy, kiedy płonie Kościół. Przeżywaliście, wiecie, jaki to jest dramat. Ale w tym wszystkim musi być mocny duszpasterz, ten, który w wiernych wleje nadzieję. My się z tego podniesiemy. I popatrzcie, popatrzcie dziś. Dzisiaj każdy, kto przychodzi do tego Kościoła, mówi, jaki to jest piękny Kościół. Moi drodzy, to jest piękny Kościół i oby taka piękna była nasza wiara, jak jest ten Kościół. Ci właściwi ludzie to także ksiądz prałat. I myślę, moi drodzy, chcę mu w imieniu całej naszej wspólnoty bardzo serdecznie podziękować za ten wyraz wiary, że dopomógł księdzu Piotrowi Polaczkowi w tej bardzo trudnej misji. Ponad 100 razy jeździł po to, by zbierać środki. Po to, by ta świątynia, moi drodzy, mogła być. To nas też inspiruje do jednego. Każdy z nas może zrobić dużo dobrego. Wykorzystać swoje życie. I druga uwaga, moi drodzy, już tak trochę z przymrużeniem oka. Księże prałacie, wszyscy zmierzamy ku mecie. Kiedyś, jak ksiądz prałat już tą metę osiągnie, to jak Pan Bóg będzie pytał, skąd jesteś, powiedziec Międzyrzecza. Myślę, że to wystarczy. Niech Pan Bóg błogosławi wszelkich darów udziela. Bóg zapłać. Z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich, księże Stanisławie, w imieniu całej służby liturgicznej życzymy, byś podążając dalej drogą niełatwego powołania, niósł bliźnim Bożą miłość i niezachwianą wiarę i nadzieję. Dziękujemy za Twoją serdeczną troskę o młodzież i jej wychowanie. Dziękujemy także za Twoje wielkie zaangażowanie w naszą międzyrzecką wspólnotę parafialną. To także dzięki Twojemu poświęceniu możemy się modlić w tak pięknej świątyni. Życzymy także dużo zdrowia i sił w dalszym kapłańskim posługiwaniu. Księże prałacie Stanisławie, 50 lat kapłaństwa to 50 krzyży, to 50 snopów złotej pszenicy, już dojrzałej. 50 lat to praca, trud, samotność i gorycze, i lęk, i ból, i łzy, jak zwykle w życiu bywa. W tym czasie 15 lat mieszkałeś w naszej parafii. Nie pomyślałeś, co cię czeka. Jak się potoczą twoje chwile tu, lata w Międzyrzeczu. Razem z nami przeżywałeś to wielkie nieszczęście spalenia naszego zabytkowego kościoła. Razem z nami budowałeś nową świątynię. Dzięki twojej ofiarności i dobremu sercu kolektowałeś w wielu parafiach, głosząc Słowo Boże. Ten przepiękny Dom Boży rósł w okamgnieniu. Dziś możemy się cieszyć z tak pięknej, przepięknej świątyni. Pomagałeś nie tylko materialnie, ale również swoją pobożnością i swym życiem w służbie Kościoła. Wpływałeś na postawę wszystkich dookoła. Byłeś i jesteś nadal przykładem dla młodych, ulubieńcem dzieci, wzorem pracowitości. Służyłeś radą, dobrym słowem, uśmiechem,
przepięknym śpiewem, za te wszystkie dobrodziejstwa nam tu przekazane oraz poświęcenie jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Dziękując za wszystko, życzymy Ci dużo zdrowia, sił dalszej pracy duszpasterskiej. Niech Cię Twój patron święty Stanisław i Matka Boża ma w swojej opiece na dalsze lata. Tego życzą Ci parafianie z sołectwa Międzyrzecza Dolnego. Bóg zapłać. Księże Stanisławie Frałacie, chcę dzisiaj podziękować za wszystkie lata, które u nas spędziłeś. Już Genia powiedziała wiele dobrych słów pod Twoim adresem. My przyłączamy się wszyscy również do tych. Dziękujemy Bogu, że Pan Bóg przysłał Cię do nas, że z nami byłeś i że wracasz do tego Międzyrzecza, które myślę kochasz tak jak i my wszyscy. W imieniu Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza, Ochotniczej Straży Pożarnej i KGW z Międzyrzecza Górnego składamy Ci jak najserdeczniejsze życzenia. Niech Matka Boska, Twój patron, prowadzą Cię dalej na Twojej drodze życia. Godny złoty jubilacie, księży Stanisławie, dziękujemy Panu Bogu za dar Twojego powołania kapłańskiego, którym Cię przed 50 laty obdarzył. Jesteśmy wdzięczni i świadomi, jak wiele łask Bożych przez księdza kapłańskie ręce i serce stało się naszym udziałem. Dziękujemy za modlitwy, za godziny spędzone w konfesjonale, za odprawione msze święte, za udzielone komunie święte i wygłaszone kazania, za katechezy i Twoją wielką pomoc w pozyskiwaniu ofiar na budowę naszego Kościoła. Dziękujemy, że był ksiądz pośród nas świadkiem Chrystusa. Życzymy, aby ten, który wybrał Ciebie i uczynił swoim kapłanem, nadal hojnie Cię błogosławił i obdarzał zdrowiem, radością i zadowoleniem z Chrystusowego kapłaństwa. Niech Maryja, Matka Kapłanów, czuwa i wyprasza potrzebne łaski na dalsze lata owocnej posługi. Życzymy wszelkiej pomyślności, życzliwości i dobroci od ludzi. Pozostajemy w modlitewnej pamięci. Szczęść Boże. A życzenie składa grupa matek w modlitwie oraz parafialny apostolat Margaretki w Międzyrzeczu.
Zacny jubilacie, księże prałacie, dostojni księża, drodzy parafianie, szanowni goście, pozwólcie, że w imieniu samorządu gminy Jasienica też dołączymy się do tych pięknych życzeń i tego wspaniałego jubileuszu. Każdy jubileusz niesie za sobą historię. A tu, w tym przypadku, jakże piękną. Piękną historię powołania. Ksiądz usłyszał kiedyś to wołanie: zostaw wszystko i chodź za mną. Ile słyszy te słowa, a nie decyduje się, aby iść. Ksiądz tą drogę wybrał. 72 rok to ja zacząłem dopiero chodzić, mając rok. Więc ile to czasu ksiądz tą posługą jest z ludźmi, dla ludzi i przez swoją charyzmę, przez swoje powołanie przybliża nas do tego momentu, kiedy staniemy, aby zdać relację z naszego życia. Jak ważny jest ksiądz w życiu każdego z nas. Każda chwila, która towarzyszy nam w życiu, gdzieś splata się z kapłanem. Od samego chrztu, poprzez sakramenty, aż do chwili odejścia. Jakim smutnym czasem byłoby, gdyby nie było ludzi, którzy usłyszeli to i poszli choć za mną. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu, że był i w kurii, bo tam też trzeba mądrych ludzi. Ale był również tu, w Międzyrzeczu, w naszej parafii i był podczas i tej tragedii, ale był później. Jakże smutna niedziela po spaleniu, ale jakżeż też wielka radość pierwszego nabożeństwa w Kościele Ewangelickim. Ksiądz Klima i ksiądz prałat uzgodnili, że tam wierni mogą przyjść do Kościoła chrześcijańskiego. Czyż to nie był znak czasu, że akurat kapłani mogli się porozumieć? To był dar. Dlatego za wszystkie momenty, kiedy mogliśmy być z księdzem, a ksiądz dla nas, a my dla księdza, dziękujemy. Życzymy, aby ten czas, który jest przed, był równie piękny, udany, kwitnący jak te kwiaty, bo księdze kapłaństwo już jest dojrzałe, a owoce teraz będą widoczne. Szczęść Boże na kolejne lata. A mam tu to napisane, ale tu se ksiądz poczyta. Tam są piękne też słowa. To jest pamiątka tego dzisiejszego dnia i tego całego kapłaństwa. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Przyszedłem do was, do nas. Poczułem od razu u siebie po prostu ogromną satysfakcję, radość. Byłem w rodzinie, byłem u siebie. Pierwsze dni pobytu w Międzyrzecza to tak jak u siebie w domu, u mamy. Zawsze podziwiałem waszą mobilizację, bo dzięki temu ewangelicy się też mobilizowali.
a wy mobilizowaliście ewangelików. I to było cudowne po stronie cieszyńskiej. Za to gratuluję. Zaprosiłem także księdza pastora Klimę, księdza pastora Dyczka, ale mają świętą uroczystość. Obiecali, że wpadną na kawę. Przypuszczam, że to się stanie. Zaprosiłem też księdza proboszcza Witolda Grząbę. Ale przede wszystkim pragnę podziękować księdzu proboszczowi Janowi za organizację tej uroczystości, za życzliwość, księdzu Mirosławowi za koncelebrę, za Słowo Boże, księdzu Tomaszowi zdrowie jak najwięcej, głowa do góry, wszystko będzie dobrze. A także podziękować wszystkim, a więc orkiestrze, pocztom sztandarowym, panu organiście, panu kościelnemu, kołu gospodyń wiejskich, każdej i każdemu z was, również dzieciom, młodzieży i dorosłym, szczególnie liturgicznej służbie ołtarza, za piękne czytanie i śpiew. Bóg zapłać wszystkim i gdy mogę, to proszę poczuć to, że do każdego podchodzę i przygarniam, po prostu lubię ten gest, nawet i w dzisiejszych czasach, i za to mnie jeszcze nic nie spotkało złego. Każdą z was i każdego z was przygarnę do siebie, po prostu w ten sposób, dziękując za to, że byliśmy razem. A teraz już litania do Matki Bożej i procesja.